Witam Państwa niezwykle serdecznie. Dni Kamiennej Góry 2018 jak najbardziej przygotowane i będziemy czekać już na Państwa. Po raz 26 pod hasłem My Kamienne Górzanie. My Kamienne Górzanie to hasło, które brzmi zarówno skromnie, jak i dumnie. My Kamienne Górzanie zapraszamy gości, których kochamy i lubimy i oglądamy, prezentujemy ich na scenie i My Kamienne Górzanie prezentujemy wszystko to, co mamy najpiękniejsze do zaprezentowania w kulturze, sporcie i rekreacji. I nie inaczej będzie w tym roku. 3 dni, 8, 9, 10 czerwca, piątek, sobota i niedziela. Serce Dni Kamiennej Góry biło będzie najwyraźniej i najmocniej tutaj na ośrodku wodnym, gdzie się w tej chwili znajdujemy. Wielka scena, wielka produkcja, miasteczko cateringowe, wszelkie atrakcje. A więc tutaj za chwilę do tego powrócę, bo to będzie Green Water Festival, wielki muzyczny festiwal podzielony na 3 muzyczne części. Ale będą około festiwalowe historie działy się w całym mieście w piątek, w sobotę i w niedzielę. Kamienna Góra od lat sportem stoi. Najlepsi kamiennogórscy sportowcy zaprezentują się, bo to będą i uni hokeiści, i pływacy, i ci, co biegają w klubie, i ci, co uprawiają streetball, i tenisiści ziemni, i inni, i będą również szachiści. Szanowni Państwo, 44. turniej ogólnopolski szachowy. 44 lata, najstarsza impreza sportowa w Kamiennej Górze również się odbędzie. I wszyscy, myślę, czekają na tą imprezę, która wzbudza największe emocje w ciągu roku w Kamiennej Górze. Mówię o imprezie sportowej, jak najbardziej. A mianowicie sportowa olimpiada przedszkolaków. Cóż tam się będzie w tym roku działo? No zobaczymy. Będzie niesamowicie i będzie pięknie. Będą również oczywiście wystawy. Wszystkie instytucje kultury, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia przygotowały różne, różniaste rzeczy. Również będzie po raz pierwszy noc bibliotek, tak, w ramach działania ogólnopolskiego i będą różne inne imprezy. Ale wróćmy do naszego muzycznego festiwalu. Green Water Festival. Do tej pory była to jednodniowa impreza. W tej chwili rozrosła nam się już do 3 dni. Piątek, sobota, niedziela. 3 tematy muzyczne. W piątek, muzyka ta najprostsza, najłatwiejsza, ale o to chodzi, żeby się rozgrzać i potańczyć i pośpiewać do muzyki disco dance, disco polo. Wystąpią m.in. zespół Players, Buzian Band. No i gwiazdą piątku będzie zespół After Party. Specjaliści tematu disco polo dance'owego, no, wiedzą, o co chodzi, nie muszę mówić. Pozostali będą się świetnie bawić, bo zakończy to wszystko i postawi kropkę nad i tą piątkową nasz kamiennogórski DJ's Team, czyli najlepsi kamiennogórscy DJ-e, którzy zagrają aż do pierwszej w nocy w sobotę. W sobota to dzień kolejny festiwalu dla nieco tych, którzy mają nieco bardziej wysublimowane uszy, że tak powiem, muzycznie. W cudzysłowie oczywiście. Pojawią się na scenie artyści, którzy już w Kamiennej Górze wystąpili, laureaci naszych poprzedniejszych edycji festiwali, między innymi festiwalu coverowego, a mianowicie jeden z najlepszych w Europie grup, najlepsza grupa, która coveruje muzykę Robiego Williamsa, również będzie wskrzeszenie Elvisa Presleya. Prawdziwy Elvis Presley zaśpiewa wszystkie najważniejsze piosenki. Będzie pięknie. No i kropkę nad i tego wieczoru. A, wystąpi jeszcze zespół, który w tamtym roku zdobył pierwsze miejsce w Greenwater Festivalu. Praski zespół, czyli z Czech, Wishmasters, czyli muzyka metalowa z operowym głosem wokalistki. Niesamowicie. To wszystko przed gwiazdą wieczoru, grupą Happy Set. Happy Setu jeszcze nie było w Kamiennej Górze. Ci, którzy lubią muzyczną, mocną alternatywę, będą absolutnie zachwyceni, jeżeli nie znają tego zespołu. Ci, którzy znają, no to cóż ja mogę powiedzieć, będziemy śpiewać te piosenki. Fantastyczne słowa, ważny zespół polski po raz pierwszy w Kamiennej Górze. Cieszymy się bardzo. A niedziela, niedziela spacerowa, niedziela rodzinna, dzieci, rodzice, dziadkowie na ośrodku wodnym i właśnie taki jest program. Również w ramach Green Water Festivalu dwie niesamowite imprezy, mianowicie kolejny festiwal piosenki przedszkolnej, tak, szykujcie chusteczki higieniczne, będziemy płakać i wzruszać się, bo najmłodsi 3-4-latkowie na scenie będą zaśpiewają dla nas. Później nieoczekiwana zmiana miejsc, bo najdłuższe PESEL-e pojawią się, w cudzysłowie PESEL-e oczywiście, na scenie. 12 biesiada kamiennogórska z piosenką, 10 zespołów śpiewaczych ludowych na scenie, kilka godzin. Małgosia Biłgomirska, fantastyczna prowadząca, takie festiwale poprowadzi, tutaj będzie radośnie, będziemy się bujać do polskich pieśni. Potem powracamy do muzyki rock'n'rollowej. Mam takie pytanie, czy Państwo, czy jest ktoś, kto nie lubi przebojów zespołu Queen? No chyba nie. Zaprosiliśmy najlepszy w Europie zespół coverujący takie przeboje, przeboje zespołu Queen, zespół z Pragi, zespół Princess, wystąpią tuż przed tą, która postawi kropkę nad i nad całymi dniami Kamiennej Góry i która połączy, myślę, wszystkie pokolenia, bo i ci młodsi, i starsi chyba, na pewno, wszyscy akceptujemy to, co robi w tej chwili Agnieszka Chylińska i muzycznie, i jako celebrytka, myślę, że warto z nią się spotkać i popatrzeć, co ma do zaproponowania, a
byłem na koncertach Agnieszki ostatnio. Naprawdę to będzie fantastyczna, wielka produkcja i to, co ma do zaprezentowania ta artystka w tej chwili, to jest coś. To będzie kropka nad i ta niedzielna i kropka nad i nad całymi dniami Kamiennej Góry. Czyli głównym tematem Greenwater Festival, 12 różnych koncertów. No i czytajcie te informacje, które dotyczą wszystkich tych około festiwalowych rzeczy, które będą się działy w piątek, sobotę i niedzielę na różnych obiektach sportowych. Myślę, że zachęciłem Państwa. Mam nadzieję, że zobaczymy się i będzie pięknie, wesoło. Trzymajcie kciuki za pogodę. Do zobaczenia.